Gdy Ewa Zajączkowska ruszyła na mównicę Ursula von der Leyen, uciekła z sali obrad. Wiktor Orban podziękował Ewie Zajączkowskiej pocałunkiem w dłoń, a następnie zmasakrował lewaków z Unii Europejskiej, nie zostawiając na nich suchej nitki. Viktor Orbán jest solą w oku unijnych elit reprezentowanych przez Ursulę von der Leyen, która jeszcze chwilę siedziała tutaj na tym miejscu, ale uciekła. Być może demokracja już ją znudziła. Dlaczego premier Węgier jest solą w oku? Bo broni tradycyjnych wartości, broni suwerenności swojego państwa, broni granic Unii Europejskiej przed zalewem nielegalnych imigrantów. Pani von der Leyen i jej unijne elity z kolei wyznają wartości, które uderzają w tradycyjny model rodziny. Deprawują dzieci lewicową propagandą, dewastują gospodarkę zielonym ładem, niszczą suwerenność państw członkowskich i jeżeli Europa ma przetrwać, to musi się wreszcie zakończyć. Polska i Węgry powinny stanąć na czele wielkiej koalicji państw, by te chore pomysły po prostu odrzucić. Odbudujmy grupę Wyszehradzką. Sprawmy, by Europa znów była silna, bogata, wielka, dumna, bezpieczna i konkurencyjna. Może Pan liczyć na Polaków? Razem odrzućmy tą chorą koncepcję europejskiego superpaństwa. Dziękuję. I, I teraz Pan Poseł Halicki, półtorej minuty. Być może przede wszystkim powinienem podziękować Pani Przewodniczącej za to, że udało się Pani zarządzać tą taką żywioną debatą. Dziękuję za to w imieniu Prezydencji. Niestety debata ta przekroczyła zdrowy rozsądek i odeszła też naprawdę bardzo od faktów. Wysłuchałem wszystkich wypowiedzi i... Często miałem wrażenie, że słucham jedynie absurdalnych partyjnych oskarżeń, czyli zwykłej, zwyczajowej, dobrze znanej propagandy. Chciałbym rozmawiać też o innych kwestiach w sposób sensowny, na przykład o praworządności czy korupcji, ale niestety państwa propaganda na to nie pozwoliła. Ponieważ chętnie powiedziałbym, że według sprawozdania Komisji Europejskiej Węgry, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, wypełniła wszystkie wymogi i kryteria ustanowione przez Komisję. Chciałbym też móc powiedzieć, że być może jeśli czytaliby Państwo nie sprawozdania finansowane przez Sorosza, ale analizy innych instytucji na świecie, to mogliby się Państwo dowiedzieć, że na Węgrzech nie ma gorszej sytuacji pod względem korupcji niż w Państwa krajach. Gdyby była to sensowna debata, to mógłbym powiedzieć, że system zamówień publicznych również według Komisji spełnia wszystkie kryteria i oczekiwania. Mógłbym też wówczas powiedzieć chętnie, że według ostatnich badań Węgry charakteryzują się tymi wartościami demokracji w stosunku do innych krajów europejskich i nie jest przypadkiem, że węgierscy wyborcy zawsze nagradzają nas swoim zaufaniem. Powiedziałbym to chętnie, ale debata odeszła od faktów. Jest mi przykro, że ta tania propaganda została. Oferowana tutaj w Parlamencie Europejskim. Pyta się mnie, jak się czuję, kiedy oskarża się mnie o korupcję. Jestem przyzwyczajony, trwa to już 35 lat i wszyscy wiedzą, że nie jest to prawdą. Jest to lewicowa propaganda, a zatem dla mnie nie jest to problem. Ale dziękuję za zainteresowanie. Pani Przewodnicząca. Padło jednakże kilka mocnych komentarzy politycznych, których nie mogę nie skomentować. Według mnie, pan poseł Freund, który oskarża Węgry o korupcję, tak naprawdę jest osobą najbardziej skorumpowaną, ponieważ opłaca go Soros. To on sfinansował te analizy krytykujące Węgry i nigdy nie widziałem większej korupcji. Posłanka holenderska mówiła tutaj o tym, że to Holendrzy nas finansują. Zakładam, że nie myślała Pani jedynie o Holandii, ale o wszystkich krajach będących płatnikami. Węgry to odrzucają, ponieważ otrzymują Państwo znacznie więcej pieniędzy od Węgier niż Państwo do Węgier wysyłają. Wszyscy bardzo dużo na nas zarabiacie i nie robicie nam żadnej przysługi, przyznając nam dotacje europejskie, ponieważ koniec końców kończą one wszystkie w Waszych kieszeniach. Proszę spojrzeć na statystyki Węgier. Zyski. Inwestorów zagranicznych znacznie przekraczają te sumy, które przyznajecie Węgrom. Zarabiacie na Węgrzech, a nie je wspieracie. Jest naprawdę odrażający fakt, że niektórzy przedstawiciele niektórych bogatych krajów udają, że nam pomagają bez własnego interesu. Tak absolutnie nie jest. Chcą oni na Węgrach zarobić. Proszę nam zaoferować dobre porozumienie i być może będziemy mogli współpracować. Uważam, że jest absurdalne, że tutaj w Parlamencie Europejskim na sesji plenarnej musimy wszyscy razem wysłuchiwać wystąpienia o praworządności przedstawionego przez posłankę Salis, która na ulicach Budapesztu biła bezbronne osoby. Czy to nie jest absurdalne? Absurdne. 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 Mastis, Oprócz tego uważam pani przewodnicząca, że jest absurdalne, że posłanka belgijska pani Wilmes zabiera głos i mówi o praworządności. Kiedy chcemy zorganizować w Brukseli konferencję o praworządności, to się nam to uniemożliwia. Czy to jest żart, to absurd, czy hipokryzja może dojść aż do tego? Szanowni Państwo. Niestety musiałem też wysłuchać z ust posłów węgierskich, że nie zajmujemy się problemami ludzi. I powiedział to poseł, którego partia otrzymała, 8% na ostatnich wyborach, a nasza partia otrzymała 45% głosów. A zatem kto zajmuje się problemami ludzi, proszę Państwa? Przedstawicielka Europejskich Socjalistów oskarża mnie o posiadanie zbyt dobrych relacji z Putinem. Ale Pani Dobre, kiedy Pani mąż był premierem, Putin był państwa kuchni i byli państwo z tego dumni i zdjęcia te znalazły się we wszystkich węgierskich mediach i teraz przedstawia Pani takie oskarżenia pod moim adresem i chciałbym też przeprosić europejskich posłów jeśli niechcący znalazłem się wewnątrz debaty wewnątrz węgierskiej która odbyła się na państwa oczach Mogą Państwo mieć odmienne opinie, ale z pewnością mogą Państwo zobaczyć, że demokracja węgierska ma się dobrze. Jest mi przykro, że węgierscy posłowie wykorzystali to dzisiejsze spotkanie do celów debaty wewnętrznej. Nie uważam, aby było to właściwe, ale nie mogę nic z tym zrobić. Muszę jednakże zareagować na niektóre uwagi. Jestem przekonany, że nie jest właściwe, że węgierski poseł atakuje swoją ojczyznę tutaj w Parlamencie Europejskim. Co to za osoba, która wykorzystuje międzynarodową platformę do ataków na własną ojczyznę? Uważam, że jest to absurdalne. Uważam za absurdalne też to, co muszę powiedzieć o pośle należącym do EPL-u, ponieważ niedawno poseł ten powiedział i mogą to Państwo przeczytać że bycie europosłem to tylko praca służąca zarabianiu pieniędzy i teraz go Państwo popierają. Szanowni Państwo, uważam, że naprawdę znaczące jest to, że tutaj o przestępstwach mówią ci, którzy w swoim kraju są o przestępstwa oskarżeni i przyjęli. Mandat europosła, tylko aby móc się schronić za immunitetem. I pan, panie Weber popiera tę osobę jest to pana odpowiedzialność moralna. Ogólnie muszę powiedzieć, że dla lewicy demokracja istnieje tylko wtedy, gdy lewica wygrywa wybory. Jeśli wygrywa prawica, to jest to koniec demokracji. Ennek <noise> to dla mnie wnioski z tej debaty są takie, że jest jasne, że Europę należy chronić przed Wami, przed Europą lewicy. Więcej szacunku dla Węgier, dla Węgrów. Jeśli Państwo z lewicy chcą zobaczyć prawdziwe Węgry, to zapraszam do nas. Chociaż się nie zgadzamy, to chętnie Państwa przyjmę. Dziękuję. Thank you to all the who Orban wyjaśnił hipokrytów z ekipy von der Leyen, którzy przez kilka godzin próbowali wmówić całej Europie, że jest złym dyktatorem, jednak szybko tego pożałowali. Wiwat większości sali po wypowiedzi Orbana doprowadził do pospolitego ruszenia w europarlamencie posłów z różnych frakcji, którzy stojąco bili brawo i wybuczeli unijnych komisarzy. W samym sercu Unii Europejskiej powstaje ruch oporu posłów z różnych krajów i frakcji, którzy przeciwstawiają się lewackim ideom. Z kolei Ursula von der Leyen unika Ewy Zajączkowskiej jak ognia, co świadczy o tym, jak bardzo zaszła jej za skórę. Unijni biurokraci widzą, że siła eurosceptyczna rośnie w europarlamencie. Jeśli Ewa Zajączkowska stanie na czele ruchu oporu wobec lewackich komisarzy, to tej siły już nikt nie powstrzyma. Zostaw łapkę w górę i subskrypcję, aby być na bieżąco z polską racją stanu.